W drugim rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza mamy pokazane, jak święta rodzina uczestniczy w życiu religijnym i poddaje się wszystkim przepisom prawa mojżeszowego, które wówczas było bardzo wymagające wobec zwłaszcza mężczyzny, ale także wobec kobiety, ale także w związku z przyjściem na świat dziecka. Czytamy tak, gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Tekst jest napisany bardzo gładko, ale trzeba byłoby z niego wydobyć, że naprawdę są trzy powody, dla którego Maryja, Józef i narodzone dziecko przed 40 dniami Jezus udają się do świątyni. Pierwsza przyczyna to jest koniec okresu nieczystości w odniesieniu do Maryi. Maryja poczęta bez grzechu pierworodnego, zachowana od grzechu osobistego. W świetle prawa mojżeszowego przez to, że urodziła dziecko, chłopca, była przez 40 dni nieczysta. Chrystus uwolnił nas z tego prawa nieczystości, z bardzo wielu zbędnych przepisów, takich jak rozróżnianie na pokarmy czyste i nieczyste, sposoby zdobywania czy wyboru mięsa, które możemy jeść, i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. To bardzo zagadkowe, że z jednej strony prawo mojżeszowe i cała Biblia głosi wielką pochwałę tego, co nazywamy macierzyństwem. Ten określenie w języku polskim stan błogosławiony, że kobieta jest w stanie błogosławionym, wzięło się z Biblii. Jest wyjątkowy czas pobłogosławiony przez Boga dla tej kobiety, która staje się matką, a równocześnie samo urodzenie czyniło ją nieczystą w przypadku chłopca na 40 dni. A więc minęły 40 dni, jak sobie możemy to obliczyć, od 25 grudnia do 2 lutego. Oprócz tego stanu, który ustał po tych 40 dniach, trzeba było jednak złożyć ofiarę. Wnioskujemy z tego, że Maryja i Józef należeli raczej do biednych ludzi, bo przynieśli ze sobą to, co składali ludzie ubodzy. Nie większe zwierzę, ale właśnie parę z synogarlic albo gołębi. Nie będziemy podejrzewać, że byli ściśliwi, żeby raczej mniej niż więcej przynieść na ofiarę do świątyni. I trzeci powód to to, że Jezus jest pierworodnym, czyli taka definicja, jaką znajdziemy w Księdze Kapłańskiej, to jest ten, to, czy zwierzę, czy człowiek, który otwiera łono matki. Pierwszy wychodzi na świat z tego łona, moglibyśmy powiedzieć. To jest pierworodny, nie najstarszy, tylko ten, który otwiera łono matki. Właśnie tam w Księdze Liczb także znajdziemy wskazanie, że wszelkie pierworodne należy do Boga. Należałoby zabić pierworodne zwierzę, ale dziecko można było wykupić, dlatego że pierworodne należało do Boga w tym sensie, że powinno pełnić służbę kapłańską. Ponieważ wykształcił się ród lewitów i także ród kapłański, którzy według dyżurów pełnili posługę w świątyni, wobec tego pierworodni mogli wrócić do domu, ale po złożeniu ofiary na wykupienie. Cały nasz Adwent żeśmy wsłuchiwali się w głosy proroków mówiących o przyjściu Jezusa Chrystusa, o różnych okolicznościach Jego życia. W tej dzisiejszej scenie Ewangelii także występuje para proroków. Zwróćmy uwagę na to, że ci prorocy albo ludzie natchnieni przez Ducha Świętego także w tej Ewangelii Świętego Łukasza występują parami. Jest Maria i Elżbieta, nie? Tutaj mamy także Symeona oraz Annę.
Dwoje proroków, którzy się wydaje, że są ostatnimi ze Starego Testamentu, choć zwykle mówimy, że ten prodromos, ten poprzednik, święty Jan, Chrzciciel zwany, że on jest tym ostatnim prorokiem Starego Testamentu, a zarazem pierwszym, który jest tuż przed przyjściem Chrystusa. Zwrócę uwagę na to, że w tym proroctwie o tym, że oto jest Mesjasz, potwierdzającym, że do świątyni przychodzi Pan, jak mówił Malachiasz. Oprócz tego mamy także proroctwo odnoszące się do Maryi. Oto ten, czyli Jezus, przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. To jest podstawa biblijna do tych siedmiu boleści Matki Bożej, które są związane z różnymi momentami jej osobistego życia, związanymi także z życiem Jezusa. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.